Superbohaterzy! Przyjaciele przemocni. Bardzo często było tak, że piec stał w jakimś tam pokoju, a za ścianą było palenisko, żeby nie syfić. Nie? Czyli za ścianą było ładowanie. Ładowanie do pieca. I za ścianą było też odejście do komina, natomiast sam piec znajdował się w celi więziennej. Chodzi o to, żeby wiesz, ten skazaniec nie miał dostępu, a trzeba było mu na przykład ogrzewać tę celę. No kiedyś celi się nie ogrzewało, ale niektóre się ogrzewało. No jeżeli to był jakiś skazaniec, który mu się ogrzewało, to chodziło o to, żeby on nie miał dostępu ani do dymu, ani do paleniska. Nie? Palenisko bardzo prymitywne, drewno paliło się po prostu leżąc, słuchajcie, zobaczcie te drzwiczki, nie? Staroć po prostu nie możemy. Mam bardzo dużo takich piecyków, nie wiem, z 30-40 sztuk. Mam też największą kolekcję drzwiczek. Największą kolekcję na świecie chyba. Drzwiczek secesyjnych, art deco, takich starych drzwiczek ładnych, ozdobnych z pieców. Czyli te ażurowe. Na świecie? Tak. To były takie drzwiczki, które były jako drugie, ozdobne, nie? Bo jedne drzwiczki się przebarwiały, one wtedy miały brzydki bardzo często kolor, a w takich wykwintnych domach na tych piecach na zewnątrz były drugie, ażurowe, piękne drzwiczki. No i takich drzwiczek mam tam, nie wiem, ze 150 sztuk. W ogóle w siedzibę w tej chwili naszego cechu umieścimy w Zdunach. Zduny to jest na południu Wielkopolski. Tam była kaflarnia, która była najstarszą kaflarnią w Polsce z 1854 roku. Będzie tam siedziba ceramików z Wrocławia, będzie tam siedziba cechu Zdunów polskich, siedziba Stowarzyszenia Kominki Polskich. Będziemy budować na przykład piec z 2000 butelek. 2000 butelek po winie i z tych butelek zbudujemy piec. Butelki będą się od wyginać. Temperatury? Będą się wyginać, będą się topić. No właśnie. No to chodzi.